Serdecznie, Bolkowski z tej strony nadaje i widzimy się znów, słuchajcie, na Oreczce. Jesteśmy w miejscu, gdzie wczoraj żeśmy po nocy, no to przekłomboszowali. I no idzie teraz o wiele lepiej, naspawaliśmy też duto. W końcu akcja, słuchajcie, w końcu akcja na dwa. Tego na to człowiek bardzo, bardzo długo, słuchajcie, czekał. Więc zajebiście to wygląda. Zobaczymy, co potrzeba. Co tam? Coś chcesz, nie? Coś chciałeś, nie? Patrzyłeś tylko. A. Więc powiem wam szczerze, że naprawdę jestem bardzo zadowolony, że udało się to zrobić, także pozdrawiam na Michałka. Michałek! I w końcu ten poprzeczek będzie też podwzorowany. Miała być obrotówka, a mówię, kurde, zanim tak, tego odepniemy. Później przypiąć obrotówkę. Z nią też pierdzielenia. A tak to tak, tu sobie tym. No, najwyżej po drodze pojadę przy następnych przejazdach. Przy tym w miarę jeszcze tutaj mogę pojechać tędy po polu. No i ten bierze szerokość. No i przy okazji tu było pięknie, bo tak, nie wiem, ale już teraz nie widzicie. Może przez kawałek widzieliście to. Aż żałuję, że od razu się nie odpaliłem, ale potrzebowałem chwilę się rozbudzić. Mówię, pierwszy przejazd zrobić, mówię, a dobra, że tak nie od razu z buta. Bo tył sobie wpuściłem, przód szedł tak jak pierwsza Oreczka, więc żadnej niepotrzebnej bruzdy, na orywania, Bóg wie ile ziemi nie było, więc to mi się bardzo w tym pługu podoba. Przy końcu pewnie będziemy musieli się odwrócić i też to samo zrobimy, że pierwsza skiba tylko wywaliła i nie będziemy mieli żadnej tam, kurde, tak powiem, dziury. Dobra, dojedziemy jak najdalej się tylko da. Tak, żeby oczywiście nie posiunym tej. Przydałoby mi się, czy dałbym radę, a też nie chcę
mi zadwalić tu z pigiem. Tak jest, mintko jest, nie? Dobra. Kurwa, czy ja dam radę pojechać jeszcze normalnie? Czy nie, jedyneczka? Nie chcę jeszcze tyle jeździć po drodze, po cholerę to tyle wywalać. Dobra, 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 teraz kółeczko pięknie nam zaszło. Cyk, cyk. Ole, 3 peka słychać. Jasny gwint. Wehikuł. Mówię, szybko to zoramy. Jest, nie wiem, chwila po 8. Fajnie, tak powiem szczerze. Na kompie też tak staje generalnie. Bo oczywiście jest stanę, to człowiek więcej zrobi przez cały dzień. Ale gdzieś tak ostatnio przez cały czas, że wiecie, coś się działo, tu to, tu tamto, człowiek się poprzyzwyczajał i wiecie, gdzieś późno chodził spać. I niestety było ciężko, no ale bednary całe szczęście uratowały. Jest okej, kurde. Ten pług i ta brona, no razem 5 mogą bić chyba. Bo kurde, wiecie, no tym jak jest głęboko zaorane, no to też ma co ta brona rozciągnąć, więc nawet jak jest troszeczkę gdzieś krzywo czy coś, no to ona sobie rozgarnie, bo ma tą pulchną ziemię, a przy tamtych pługach kurwa było to, że jednak obrywało się to jak go orywało. Dobra, tu będzie ze 4 razy trzeba przyjechać pewnie. No trochę zejdzie, no wiadomo, obrotówką mi się obrócił i by szło. No ale mówię, teraz tyle trzeba wykorzystać na zapinanie, odpinanie i wszystko to, słuchajcie. Nie wiem, czy jest warte świeczki. A myślę, że też jesteście ze mną zgodni, że nie lubicie się podpinać, przepinać. Bóg wie, co robi, a obrotówka może będzie miała swoje zadanie tutaj, bo jak tata zobaczy, co będzie jeszcze do zorania, to wtedy będzie sobie dopiero to rozminiał. Cyk, cyk. Dobra, możemy opuszczać. O, dawaj, dawaj, tylnia. Z przodu my spawaliśmy w ogóle kawałek grubej blachy. Żeby to tam szło, widzieliście wczoraj, co się w ogóle z Holandem działo. Jak miał ciężko. Tu tych brył jeszcze taki nie widać. No ten wał w ogóle. Powiem wam, no bez tego wału to nie jest robota w ogóle. No ale tym wałem coś pięknego, zobaczcie tutaj tak. Gdzie mogło to. To weszło, ale. O, męczy się, widać to. Widać to od razu. O, dziękuję. A ma coś takiego. Jobla dostaje. Że to by może jakby jeszcze parę razy w poprzek albo by na kupę pojeździł, to jeszcze jakoś by dało, ale pod słonem widzimy asfalt, no chociaż trochę, żeby to zorać. No i myślę, że akurat do tej 12 prawa mi czasu zajmie. O, wszedł w końcu. Uprawa mi zajmie po nasiona, dzisiaj może zestaw poszykować. Kurde, nie mamy tych znaczników w tamtym pługu. Tak troszeczkę szkoda. No ale miejmy nadzieję, że jako to się da. Jakie bryły leżą, nie? No tu wczoraj nie orałem, to pamiętacie sami dobrze. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo, tylko kółko muszę ich przestawić. Zobaczymy, czy się tutaj poradzi. Tamten poprzeczek mamy, słuchajcie, z głowy. Już wszystko ogarnięte. Tam już tata uprawia. Skończymy poprzeczek i robimy wymiankę. Tata pojedzie Johnem na chatę. Obmyję go, odczepi, a ja będę uprawiał. Opa, 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 opa. Generalnie bym chciał tu wziąć jak najwięcej, powiem wam szczerze. Chodzi o poprzeczniak. Sami dobrze wiemy, jak to było zaorane. Dobra.
Teraz tak, cyk. Cyk. O, tam to miałem, bo od końca sobie odwróciłem się i naorałem to, co wyorałem. Siema. Siega tu nie ma, to się dziwa nie zamknę. O dobra, i tak musimy, to zapomniałem, że przecież nie opuszczam pierwszej skiby. Znaczy opuszczam, ale robię on wysokość taką, żeby w ten tył głównie wchodził. Generalnie chciałem dalej zacząć, żeby to spróbować trochę coś tu zrobić. Zaraz cofniemy jeszcze. Ona teraz dopiero tylnia będzie zaczęła wchodzić. Cofnąć. Andrzej, co ty? Ule. Żeby wywinęli. O, teraz będzie dobrze. O, tak się najlepiej z tym kółkiem cofa, jak się człowiek w tą stronę obróci. Dobra, najlepiej jakby wyjechał z tego ranek. O kurwa. Co my zorali, to my ubili od razu. No i dobra, i tu już będę dzięki temu mógł wpuścić teraz tą pierwszą skibę tak porządnie. A nie tylko, żeby lekko była. W końcu to może kurde dziadostwo przeorali. Dobra, witamy w bruździe. Coś tu idzie zrobić. Tam możemy wychwycić. Powiem wam, jak tak weszło. Nie wiem, czy by podnosił, a tą ziemię se zgarnę tu, nie? Serio, tak zrobię, bo skoro to mi orze, to ja sobie tą ziemię zgarnę, chociaż na to nie zdradzę, no. A nie chcę teraz wypłycać tego, bo boję się trochę, że kurwa mi jak wyjdzie, to już nie będzie chciał iść. A tak naprawdę dużo on mnie usypuje. O, dzisiaj całkiem inne to próbowanie od razu. Tam mnie się
rozgarnęło. Słuchajcie, naraz, bo mało to się kiedy zdarza, oprócz lato pasowania żniwa. Co mnie ta ręka to tak wolno jest i potrzebuje. Ale przekichane z jednej strony może i dobrze, bo człowiek na tych orkach ciągle na tej prawej stronie siedział. Tu agregat mamy lewą stronę, jeżeli tak to mogę nazwać, czyli po prostu tą lewą stroną jeździmy, żeby było równo. I tak to człowiek trochę nieprzyzwyczajony, bo już jednak te dwa dni orania zrobiło tak, jakby można powiedzieć, swoje w jakiś sposób. No ale kurczę, no wygląda to niebolewie i kurczę, mniej obstawiam, że nawet spali może niż trzypek, bo tak naprawdę kurczę, tu jaką prędkością to zrobimy, to jest nieporównywalne do trzypeka w trzypeku. No tam jest trójka i spód prawie cały czas i to trzeba wypłycać. A tu tak naprawdę on ciągnął taką hałdę wcześniej, bo chciałem to rozbić. Bez żadnego zająknięcia, jedynie wiadomo, się tam żółwia wrzuciło i tyle. Staram się powyciągać tu na razie jeszcze te wszystkie rzeczy, takie gdzieś tam, to co się nie doorało. O, no i zobaczcie. Pojadę po tym jeszcze raz, po prostu. A co zrobi, jeżeli ja bym wjechał tak? To jakoś wyrówna. No jest nawet w miarę. Za rok tu trzeba zrobić, żeby... No, tu można zacząć i zrobić tą zagon. No, bo teraz dwie brony zrzucają mi tak jakby na jedną stronę, więc pasuje. Ten środek taki będzie przynajmniej w jakąś ziemię zaopatrzony. No i tu się zrobi zagon. Kurde, rozorać się. To już słuchajcie, jaki kawał my jesteśmy, nie? No i wyjdzie idealnie pewnie w tamtym samym miejscu, wtedy brusta, tak jak sobie gadaliśmy to wcześniej. No i też nie ma co ukrywać, no komfort kuźwa roboty, nie? No co nam poskrzypuje, to tylko coś tam na wałku. A tak to nie ma co ukrywać, ale no jest bajka.
Dobra, coś mi tam jeszcze tej ziemi rzuca. Czekajcie, tu sobie przeciągniemy. Dobra, pasuje. Kiedy mi się coś tu przypchało i cały czas mi się to kurde ciągnie, przez co robi mi jakąś tam niepotrzebną górkę. A tata jedzie właśnie to, co mi wczoraj dwa razy wyskoczyło. Chyba miałem ujęcie tutaj po prawej stronie, przyklejoną kamerę. I mi wtedy wyskoczyła ta. Wyskoczyła w ogóle tylnia skiba, ona tam praktycznie nic nie mogła poorać. Z dwa przejazdy. No ale się udało. To jest, słuchajcie, najważniejsza w tym wszystkim rzecz, że to się udało i kurde, no jak to tak się będzie uprawiała, zobaczymy ile spali. Tak naprawdę w takim agregaciku. No nie ma sensu więcej niż 500 jechać. Po co? On se ma tak naprawdę tylko jeździć i chodzić. Luz. To kurde wyjdzie, że trzypek nie będzie miał nic za robotki. Wiadomo, jak będą takie momenty, że no kurde trzeba robić 2-3 rzeczy na raz. Kurde, chyba wiecie co, wezmę to sobie chociaż trochę przejadę, nie? Niedużo. Ale kurwa, no tak mi się strasznie skacze po tym źle. Bo tak udało się zaorać, słuchajcie, poprzecznie. Tu zrobiłem przejazd, dwa przejazdy, wtedy tu zrobiłem dwa. I tu już później kolejne dwa i sobie ładnie to zakryłem wszystko. O, dobra, jest bajka. Bo kurde, jak to się najpotrzebnie wyskaczemy tu. O, ale ładnie teraz zagarnęło. No właśnie, ja chciałem jak najgłębiej zorać. Mówię nawet ciuć, że będzie brzydko porane, no bo tu nie jest ładnie. Ale tu wiecie, zawracanie z tym pługiem i w ogóle no trochę było. Trochę słuchajcie, było tej zabawy. Ale wiedziałem, że jak sobie głęboko zaramy i ta ziemia będzie luźna, to i mi łatwiej będzie tutaj później to cokolwiek z tym agregatem zrobić. No jest luz. Teraz jedziemy jeszcze tu. Ło, no jest trochę wysoko. Przyzwyczaj się, to trzeba do opuszczania, kurde, mol. Tam trzypek całkiem inaczej. No ale fajnie, bo chociaż się nie kurzy, to sobie mogę otworzyć szybkę. Bo słońce znów grzeje. O, co pan tu robi? O, gitara. Teraz czekam, przeciągniemy. O, dobra. Jadę tam, bo tak naprawdę tędy będę wyjeżdżał najczęściej. To już jest uprawione, więc mi to tam nie zależało jakoś mocno. Szkoda, że to dzisiaj świeci słońce, bo mi tak to jej gleby nie wysuszało. No ale już jest robimy. To w ogóle taka ciężka ziemia, nie? Zbita. Jednak widać, że te kilka lat nieuprawy zostawiło jakieś piętno. Rozbijemy trochę to przesuszy, ona skruszeje jeszcze. Co? Ja zdunię. Coś to dało? Szczerze nie wiem, na pewno wyrównało. Ale nie widzę świeżej ziemi, żeby to Bóg wie co tu zrobiło. Mi się przypchało, nie? No, będzie to tak teraz ciągle, kurde. Czy to jest to, jak nie zorane? To się za nami to ciągnie, później co? Najgorsze jest, kurwa, że mam w tą stronę jeżdżę. A muszę jeździć do lewej. To tutaj wezmę, żeby to przemieliło tylko, a nie przypchało. Przeszło? Dobra, ciut. O, jest git, zostało to, więc spoko. Ciężko. Właśnie jak po co koła wpadają.
to widzę, że zagarnia, więc to jest najważniejsze, bo mówię, kurde, tym ciężkim John Deere'em, mówię, trochę mi to nie pasuje, bo mówię, kolejne będą, ale no jestem miło zaskoczony, mordy, bo... Dobra, jest git. Bo jest naprawdę dobrze. On na tyle mocno to może sobie wpuścić, że jest w stanie to sobie rozciągnąć i te doły wyrównuje, bo no widzicie w przejazdach obok. Jak to wygląda, nie wiem, tam już nie ma sensu, żebym ja uprawiał 15 raz. O, tata se nagrywa. Telefon Irin Machy. Kiedy pokażę bardziej do lewej, bym tą kurkę taką dziwną ściągnął. Ja powiem, generalnie podsumowując, to jestem bardzo zadowolony, bo widzę ten rok, co robił. Widziałem, jak u Krzysia wyglądała miejsca z gliną. I jestem naprawdę zadowolony z tego, co udało się tu to zrobić. Na to, jak to wyglądało w niektórych miejscach orania, nie? Nie jest to idealnie, a ja wiecie, sami po Mokrzynie, czy też w poprzednich latach, ja lubię mieć to ugłaskane pola, nie ma co kryć, lubię, jak jest ładnie uprawione, równiutko, nie ma żadnych górek, dołków, tego wszystkiego. Jakoś przykładam, to jest tylko ziemia. Powinno się tu, wiecie, dbać o oszczędność jak najmniej, choć ja, no nie ma tak, że jeżdżę po 15 razy, nie? Wiadomo, tam w pługu mogłem zapierdalać cały czas, ale wolałem zwolnić, żeby mi go nie wyciągnął, żeby to ładnie było chociaż zaorane. Bo jak się założę, tak się później wszystko uprawi, zasieje i tak to do samych żniw się ciągnie. Jak jest chujowo wszystko zrobione od samego początku, to i później żniwa się chujowo muci, bo jest nierówno. Więc ja tutaj powiem wam szczerze, że lubię mieć ugłaskane pola. Dlatego też ta brona wtedy była zakupiona, bo wiedziałem, że ona zrobi lepszą robotę niż ten agregat. I na ten czas, kurde, zaczyna mi się kurzyć chyba. Bo tak... Zębak jak czuję. Oj, przepraszam. O, ale chociaż te okienka mam otwarte, to mam chociaż jakiś tu przewiew dzisiaj. No chciałbym to przepchnąć, bo jest tu ta kółka niepotrzebna. Trochę wypłycę, żeby ona zaczęła mi bardziej rozjeżdżać. I mówię, jak na ten rok jest dobrze, jest bardzo dobrze. Jeszcze jak się uda zasiać wszystko bez problemów, to no jedne z lepszych wypadów będą. Ale to jeszcze nie ma nic co chwalić za wcześnie. Jest jeszcze robota do zrobienia, więc słuchajcie, działamy. Tak, to musimy zabrać.
Dobra, to się będziemy szarpać. Zajebista przyczepka. Pszenica, słuchajcie, sowa. To jest w ogóle nowość. Pierwszy rok będzie. Z tego, co mi wiadomo, więc sprawdzimy coś nowego. No wiemy, że jak wilejka na naszych polach wygląda, strzelecka, więc zobaczymy, jak będzie wyglądała i prezentowała się właśnie ta sowa, więc ją byśmy mogli sobie wrzucić. Kurde, że nam worki nie zamiękły, może coś pod spód damy. O kurde, Boże, żeby się on chciał strzelać taką przyczepkę, to by wziął. Prawda, przywieźć jakieś duperele. Coś fajna, niewysoka. Z ziemi można wejść. Na siewnik zasypać jeszcze lepiej. Łomco, fanfaro. Przężyto. Tak, fanfaro. I tam jest nowość, ale to już jutro. Dobra, John Deere już słychać. Tu mamy wszystko spakowane. Możemy wyjeżdżać. Jedziemy tam, na tamtą stronę. Witam tak w ogóle w czwarteczek rano. Nie odpalałem się wcześniej, bo żeśmy sobie zrobili próbę, kręcałem to wszystko. I żeśmy sobie to wszystko ogarniali, żeby już typowo jechać. My się ustawiliśmy na około 200, tam jest 190. 7 kilo. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Dobra. Powiedziałem, przydałoby się bramę zamknąć. Dobra, czy ręczny działa w 60? Dobra, działa chyba. Siewnik pojechał z przyczepką. Na przyczepce jest Big Bag tego nowego przeżyte. To jest pierwszy raz też w sprzedaży, więc zobaczymy. W ogóle wygląda, powiem wam, jak pszenica. W ogóle nie przypomina pszenżyta. Piękne, grube ziarno. Z mnie wrażenie, że coś szeleści i że ciągnik jedzie do przodu. Śmieszna przyczepka, ale powiem wam, naprawdę mega fajna do takich siewów. Jedziemy właśnie tam na jęczmień, nie od tej strony, bo bliżej. Fajnie, jakby to dzisiaj wszystko zasiał. Dajcie, Panie Boże.
pan Mateo? Pierwszy rok. Musisz uważać, żeby noga ci nie wpadła, nie? O. Żadnej śrubki? Nie, ale nie powinno. Śrubki. To trzeba do kół. No nie do kół. Nie. Patrz. Ostatnia graczka. Idzie tak, jak się kończy siewnik. Wiesz, to po pierwsze przejdzie, będzie widać. Kurde, tu by trzeba było coś wepchnąć, albo... Okej. A, to dodaj. Słuchajcie, wczoraj takie coś wymyśliłem. Tata to przerobił od razu. I można powiedzieć, że... zajebista sprawa. No, no. Dobra, nie za dużo, bo wiesz, żeby ten... Trzeba będzie zobaczyć, jak to w praktyce wyjdzie. Powiem, że jeszcze z takim ziarnem, kurczę. Szczerze, ta się nie spotka. No mówię, przypomina mi to bardzo, bardzo pszenicę. Ale no, strzelce są z tego znane, że puszczałem dużo nowości przeróżnych. Więc fajnie będzie coś nowego sprawdzić. Co później na następne lata, jak wypali, to wiecie, nawet ze 2-3 sezony tym samym sobie posiejemy. Bo tak też robimy na przykład z wilejką, która no nam co roku, jak sami dobrze wiecie, no najbardziej wychodzi. A że pszenicy no siejemy mniej z roku na rok. Teraz tak, głębokość jest git. Spoko, bo pierwszy przejazd mieliśmy kurde kółko w górze i dostawało. Dobra, zmieniliśmy też wysiew, bo wydawało mi się, że to kurde ziarko na ziarku leżało. O, nawet tam do lewej trochę. Dobra. Jeszcze. Nie no, tu na 100% idzie ten. No. O. Ty musisz tak jak jest ta linia wycięta, to musisz się kierować się tak jak teraz. Jak będziesz się tak kierował, to będzie luk. No dobra, bo zawsze mieliśmy problem właśnie z tą głębokością, ale to mówię, przez to też, że kurde ten poprzeczniakowy to jest taki, wiecie, do ogarnięcia. Dobra, pasuje. Bardziej? Aha. O, dobra, faktycznie. No to jest... O, dobra. Teraz będzie w miarę widać. No, trzeba się mocno wychylić, kurde. Tak? Dopiero teraz to sprawdziłem, bo trochę mnie dziwiło. Bo jak klikłem, mówię, wyłączę, bo nagrywałem cały przejazd dla was, jedną w drugą i było jedno kliknięcie, nie dwa. I mówię, kurde. Jakim cudem, przez to jedno kliknięcie to jest za nagrywanie, no. Także właśnie włączyłem nagrywanie. Produkowałem się 10-15 minut dla was. Bo żeśmy tak, zrobili poprzeczniaki. Pojechaliśmy raz tu. I dwa razy poprzeczek tam. Naokoło jedziemy, z racji tego, że po prostu i tak zawsze kosimy pierw naokoło, przed żniwami na sieczkę. Później na słomę. I to jakoś w miarę idzie. No i ja się naprodukowałem. Także co, no od tamtych, od poprzeczniaków jak jechaliśmy. No to słuchajcie, wiadomo, przypykała się lewa strona. Lewa strona nam się cały czas pchała. Ale jakoś w miarę udało się dojechać. Teraz już głębokość jest ustalona dobra, bo jak widzimy w większości zakrywa, gdzie nie, gdzie wiadomo. Coś się tam wydarzy, jakiego kamucha, żeśmy trafili, kuźwa.
Musiałem go popychać, ale no, no nie, oczywiście się nie nagrało, nie? No, tak to jest na szybkości, niestety czasami coś, coś zrobić. No, trochę tego... Ujojo! Nie no, co my, wielki ciul? No, wielki ciul my zrobiliśmy. No co, nie ma, no, połowa jest? Połowa zbiornika gdzieś. Tamta, chyba że lecimy naokoło tą odmianą, bo ty chciałeś tak robić, nie? Bo ty chciałeś, żeby od ile pół hektara zostawić i wtedy pszenica, bo nagnojone, tak? Bo tak mniej więcej z pół, no to tak jakbym teraz, szczerze, możemy pojechać tak, jeszcze jeden poprzeczniak, nie? Ty, zaklejmy. O, nie, nie wiesz co, nie zauważyłem nawet. Dojedziemy tam, zrobimy jeszcze jeden poprzeczniak akurat na trzy też. Ej, z tymi znacznikami trochę podziałaliśmy, bo musieliśmy trochę inaczej poprzestawiać, trochę dalej, bo jednak ta widoczność z kabiny była dość słaba, ale teraz jest już o wiele lepiej. Na pewno jest lepiej z niż bez, jak to było w... O, do prawej, do prawej. O, tutaj go trochę wapna jest, ale zobaczcie sami, no jednak szersze opony, to szersze opony, nie ma takiego ugniatania, nie ma takich dziwnych bruzd, jak to było z tymi wąskimi kołami z przodu. Także naprawdę, no to był strzał w dziesiątkę, jeśli tak można śmiało powiedzieć. Żeśmy teraz tu się jeszcze trochę z hydrauliką pobawili, żeby trochę wolniej opuszczać, bo jednak no tak... No, mamy taką wajchę na dole, to jest jeszcze przez nas nierozkminione, bo to właśnie przy wielu maszynach nie było tego widać zbytnio. Ale teraz, gdy ciewnik ma swój ciężar, no to teraz właśnie wiecie, było to takie pierdolnięcie niepotrzebne. Przy agregacie, przy innych rzeczach to spoko, jak hydraulika działa szybciej. No i właśnie wzięliśmy teraz, pobawiliśmy się tą łychą, bo dwa razy tak żeśmy jednęli, że szkoda było, żeby pozatykać tutaj albo coś uszkodzić w ciewniku. No i żeśmy faktycznie teraz to ogarnęli. Tak. To co widzicie odrysowane, to jest od kółka. Od kółka jest około 10 cm, więc dlatego też nie myślcie, że robimy jakiś nakład, bo tak naprawdę my tutaj lecimy idealnie. Może to nachodzić ledwo, ale to naprawdę ledwo. No jest, no mówię, to tak jak wiecie, musicie to skumać, o co tu chodzi, bo jest naprawdę daleko od tego koła i strasznie to dziwne wrażenie robiło właśnie w poprzednim sezonie, jak żeśmy próbowali sobie, wiecie, siać, ogarniać, nie mogliśmy się w ogóle, nie wiadomo na czym było się skupić, nie? A tak to no, widzicie tutaj sami jak to działa. No i tutaj już jest okej. Okay. Niegdzie, w zależności jak to tam, co trafi. O, no teraz trochę kółka, jeśli byśmy mogli się przygnieść to. Idzie większa taka trochę pulpa. A to widzimy za kółkami. Gdzieś tam nie wchodzi jakoś mega mocno, ale to zależy gdzie się trafi. O, teraz. O, tu było na osi. Dobra. Teraz powinno być. Mówię, wtedy jak już dojeżdżasz, to od razu machaj, wiesz. Nie powoli, tylko od razu do góry, nie? Opa. No dzisiaj taka trochę pogoda nawiązująca, powiem wam, wtedy do tych siewów. Czekajcie, jęczmień wiosennych. Tam co sialiśmy sobie też, deszcz padał, zimno, ja wtedy tak zmarzłem, że dronem nie mogłem latać. A tu będę miał czas na drona, także to pierwsze przejazdy, wiecie, chcemy się tego siewnika troszeczkę no, nauczyć też w jakiś tam pewien sposób. Dobra. O, może teraz mi nie będzie przycinało łap. Dobrze, że to nie jest jakieś kurwa ciężkie, bo już bym bez rąk był. No, teraz trochę lepiej. Bo już tam wiesz, gdzie za kołami to... Tu jest, czekajcie, przymkane. O, dobra, odetchałem. Właśnie przy tych, wiecie, pierwszych przejazdach też dobrze, jak ktoś tu jest. Mówię, póki poprzeczniaki nie wysiane, to jest pierdzielenia tego wszystkiego. Więc teraz mówię, przejadę się. Później dam wam ujęcia trochę z kabiny.
a ja sobie polatam w tym czasie mordy dronem. Bo to jest jedyna praca, którą wolę, żeby sobie rodzice zasiali, żeby później, wiecie, nie było, bo to mówię, ja tam myślę troszeczkę mniej, ale jak no mówię, nie ma tutaj nawożenia tego wszystkiego, no to gdzieś tam te dawki u nas są troszeczkę wysiewu większe. Więc dobra, siebie rób to po swojemu, resztę tyle co mogę, to pomogę. Więc tu akurat fajnie, bo w przysiewach no dwie osoby to tam tylko na napełnianie, na jakieś tam ważenie, nieważenie, na czasami spojrzenie, czy coś się zapycha, a tak to reszta już ok. Który to był? Nie, tu są wszystkie już czyściutkie. Do końca samego nie. Jedź jeszcze. Jeszcze. Dobra, i tu będziesz opuszczał tylko. Odsuń się, bo jak będzie koło szło po bruździe, to będzie siewnik tak i wiesz, lepiej kawałek dalej, ja to rozciągnę później czy coś. Jo, to no, o dobra Max. Już nie. A, tu. Kurwa, dosiewanie. Dobra. O. Na razie. Okej. Trochę do prawej, bo za mocno do lewej jedziesz, nie? Jo, bo tu było tak jak uprawione, jedź. Jo, bo tak to tu mieliśmy, wiecie, zostawione, żeby tu brudza jakaś została, żeby tu nie się orało dobrze. Tu jestem taki przejazd, który jeszcze chciałem zostać. Tu jest kulpa i już widzicie, jest głęboko. Parę przejazdów od tej strony mniej więcej do tego, co było gnojone, a gnojone było gdzieś mniej więcej za dwa siewniki, trzy, bo tam chcemy, żeby była pszenica, tam będzie właśnie ta sowa i bilejka, nie wiem ile razem, hektar do półtora max pszenicy, resztę słuchajcie lecimy tu sprzężytem, nie? Tak to będziemy odcinać wcześniaki na początku z nich, na sieczkę wszystko, więc będziemy wiedzieli też, gdzie dana odmiana tutaj jest. Byłem się przejechać jeszcze jeden przejazd, bo mówię, ta pulpa była tutaj i nie widziałem w 100% czy na pewno dobrze będzie z głębokością teraz, żeby no nie za głęboko też, nie, bo po co? Ale już jak widzę, jest naprawdę spoko. No, parę kamieni będę miał do zabrania, ale to po bałowaniu. Akurat to weźmie. Idę na tę stronę, bo mi kurwa tak sam akurat kurzy, że już nic nie widzę na oczy.
Ja cię nie musiałbym tego podnosić. Ale po co ma to ściągać? Może gdzieś tam ziarka też będą. Spoko, jakoś te siewy tak to idą, no to też jest. Jednak wiecie co, on nie będzie miał takiego zasypu, bo mamy worek 500 kg, myśleliśmy, że ma ze 300. 250, ale kurwa drugi raz pełnego zasypaliśmy. I jeszcze w Big Bagu został na jeden wyzyw, więc 150 kg gdzieś wchodzi. Mniej więcej. Co my mamy zrobione? 3 przejazdy tam. I 3 tu. No i leci już z drugiego, nie? Więc to jest takie 200 kilo można powiedzieć, że za nami teraz. No i myślę, że mamy hektar. No, może troszeczkę więcej. No bo kurde, to już jednak te poprzeciaki też robią. Słuchajcie, kawałek pola. Nie, może zmienimy zaraz jeszcze o jedną. Wtedy na to 8, nie wiem, sam już powiem wam szczerze. To jest takie siać i patrzeć jak rośnie, nie? To wtedy jest wiadomo, jak to będzie wyglądało. Widzę, że tu środek jest mocno zasypany. Dobra. Kurde, powiem wam, jestem tak zadowolony z tej orki, że to tak szybko, fajnie poszło. Bo już teraz wiecie, podczas orki nie chciałem gadać, nie? Mówię, kurde, nie będę orki chwalił, bo się coś jebnie. Ale poszło, ja pierdzielę, zawsze człowiek tydzień czasu ranie było na solcu, bo to po trochę, bo to przy peku to wiadomo. Tu na tej ziemi naszej, jak to przy takiej suszy, to trzy pek to prawdopodobnie by dwa razy uszczelkę wypluł i by 5 razy na warsztacie musiał stać, jak mi się ugrzesia. Więc no niestety, no teraz tej maszyny ona już odpoczywa. Widzieliście, widziałem na Instagramku, że kurde, jak zobaczyliście John Deere'a z agregatem, to na szczęście, że biedny trzypek już nie ma nic do roboty, ale Żuli napisała, że wie w końcu wiecie do odpoczynek, to tak, ale że w końcu już ma swoje zasłużone miejsce, że gdzieś tam tylko przy tych mniejszych maszynkach porobił w gospodarstwie, a nie będzie tak męczony, żeby jeszcze trochę on z nami tutaj wytrwał. Dobra. Teraz już będę mógł. Teraz już będę mógł tam do ciebie przyjechać. Ten. Fanfaro chyba to jest, tak? Jeżeli ten mój teraz wsypiesz, ta? Jeszcze. Nie. Ten to ja wsypałem. Teraz to wsypałeś. Z tymi, co tu było na dole, tak? No bo tam były dwa wsypane, ale tak tylko na worek, tak? No dobra, no. Albo dobra, no więcej nie sypmy. Sypię tam, a może wyjażdżę, to akurat będziemy wiedzieć, ile jest. To nie sypiesz tego? Nie. Gdybym sypiał, to mi wiedzieć, ile kilo. Jest dunia. O, jesteśmy już kawał za słupem. A na GoPro tego nie odda. Tam widać teraz ciemną ziemię. Lecimy z drugim przeżytem, Fanfaro teraz. No i później zostaną tylko pszeniczki. Ja już z dronem polatałem. W ogóle słuchajcie, jaka beka, bo jaka jest różnica terenu. Startowałem tu z asfaltu, więc to było poziom zero. Byłem tam na dołku, byłem nad John Deere'em ze 2 metry i pisało minus 6 metrów, czyli John Deere będzie miał ze 3 wysokości na pewno, to to 5. Kuźwa, no ponad 12-13 metrów różnicy jest, jak nie więcej. Bo już przy samym dołku nie byłem. Więc wiecie, nawet kurde, ja miałem na zoomie, przecież ja latałem, to więcej byłem nad John Deere'em.
Więc pozdro 600. No, ale tak to różnica tam będzie paręnaście metrów od tego punktu. Dobra, na razie sobie, słuchajcie, chowamy. Co miałem polatać, to polatałem. Już teraz go, słuchajcie, nie składam. I także przeżył, słuchajcie. Jak już przeżył Krzysia, to tfu, ale no naprawdę przeżyje wiele ten dron, bo no to, co lało wtedy, on był taki biedny, mokry. Dwa razy żeśmy go do sucha wycierali. I kurde, żyje, skubaniutki. Dobra, my sobie go schowamy, bo jedziemy przejechać przyczepką tam. Kurde, czy go składać? Może nie. W ogóle nie stosowałem tych filtrów jeszcze ani razu, tych nakładek. Jakoś tak, kurde, nie wiem. Ktoś jak się profesjonalnie może bawi, to jest tylko zwykłe rolnictwo. Dobra, muszę złożyć, bo nie chcę, żeby mi się te padziki rozwaliło. To jest sekunda roboty. A nie wiem, czy już teraz nie starczy z drona. Pójdę sobie ponagrywać ziemi trochę, no bo mówię, kurde, chcę wykorzystać to, żeby mieć chociaż jakieś te ujęcia dla was, bo wiem, że lubicie oglądać, jak to wygląda. Zobaczymy. Tu jest, wiecie, patrzymy kilogramami, ale widzimy też po tym, jak to wylatuje poza siewnik, więc tam żeśmy zmieniali na to całkiem inaczej niż pokazywała nam tabela. Tutaj teraz sporo zwiększyliśmy, bo ziarko akurat w tym przeżycie jest o wiele, wiele drobniejsze, tak można to powiedzieć. Więc musieliśmy chyba aż o 3 przestawić, bo całkiem inaczej to wygląda. Nie wiem, czy widzieliście na kamerce, czy nie. Fajnie mam to rozpisane w ogóle. Jak ktoś chce ile sobie wysiać, to tu wszystko jest. Mam wysiew na hektar 210 kg. Masa 1000 nasion. Tu mnożenia, Pitagorasy i inne takie chodzą w grę. Dobra, to zostawiamy, bo tak naprawdę będziemy chcieli pod pszenicę, to i tak musimy po wszystko przyjechać, a ja to mogę jechać. A jeszcze, słuchajcie, drona nie wziąłem, a drona wziąć musimy, bo mówię, teraz sobie pójdziemy po nagrywanie. No jeszcze nowego aparatu nie kupiłem, to nie będzie taka szybka decyzja, a że czasu ostatnio jest brak na to, żebym mógł siedzieć, analizować, poczytać trochę opinii. No to jeszcze chwila potrwa na pewno, bo nawet nie mam, słuchajcie, kiedy. Tu wstaję o 7, o 20 wracam, o 19 w zależności, co jest do roboty. Bo już teraz 19 to będzie ciemnica, nie? Ale człowiek się wykąpie, coś zje. Ja już, słuchajcie, 22 to prawie kimam, nie? Tak się przestawiłem, więc idę na wieczorynkę, parcie oglądany. I to tyle w temacie.
mniej wrócę, nie? A i wtedy... I wtedy będzie tamto mniej, sprzężyta mi pierdolić. Czorna zabrała jak noc, dlatego już nazwa Sowa pewnie. Dobra. To wtedy sobie przekreślisz. Albo nawet daj tamten worek. No, sobie wrzuć. No bo są cztery, nie, worki. To obydwa ci wrzucić? Nie. No nie, tu. Wsyp ten jeden. Wsypniemy, tu. Na tą stronę tu, nie? No. Proszę na te deski. Kończymy siewy, został mi ostatni worek pszenicy, tak naprawdę jak tata na powrocie będzie. Wsypujemy, dosiewamy, resztę jutro tata dosieje na spokojnie sobie wilejki, bo trzeba mu szykować, trzeba mu młynkować i w ogóle. I nie wiem, zobaczę, kurde, czy to wałować, czy to nie wałować, sam się zastanawiam jeszcze. Choć kurczę, wiem, że to fajnie tą wilgoć przytrzymuje. Teraz jak jest taka susza, ale też nie chcę, żeby to kurczę jakoś... Mega zatrzymało mi to, tą pszenicę i tą pszenżytą. Biblion starym zaprawiany, a już nie raz, kurczę, się z nim spotkaliśmy, spoko. Chyba tak najlepszy. Tak, tak, uciekaj, dobra. Robimy porządeczek. Badamy, także nie wiem, chyba się jeszcze będziemy słyszeć na bałwanie. Tak na to patrzę. To wygląda jak jakaś radziecka maszyna, słuchajcie, spokojnie to tylko wały. Dojechałem jakoś, więc teraz musimy to, ja tak powiem, opuścić. Zmienić chyba z bolca na tą, jak ona ma, na belkę. No i możemy wałować. Wały zostawię, nie będę tym zjeżdżał, bo nie dosialiśmy do końca pszenicy, jutro tata sobie dosieje. Więc już mu tą robotę po prostu zostawię. O, zaraz będzie nieciekawie, bo jeszcze trochę do opuszczenia, a ten coś mi tu zaczyna. No, szczerze nie wiem, sam ciężko mi ocenić, czy lepsze było męczenie się, żeby go na polu uzbroić w jeden wielki wał, czy kurde podnoszenie to tymi, nie? To jest ciężkie do ocenienia przeze mnie. Dobra, już chyba jest. Już jest nasz, że tak powiem. Dobra, tu już wyskoczył. Ten jeszcze nie chce. No dawaj, dawaj, Mariusz. Opa, dobra. Pamiętajcie, BHB to podstawa. Dobra, zapniemy sobie tą... Kurde, choć może nie? Sam nie wiem. Jak lepiej to sterowalne będzie. Zrobimy kawałek i słuchajcie, zobaczymy. Witam z kabiny tego Mad Maxa już. Przeciąłem się gdzieś mniej więcej na środku. Teraz muszę jakoś to sensownie rozjeździć, tak żeby nie jeździć po 15 razy po tym samym. Jest sporo kamieni, ale takich malutkich, więc to po prostu gdzieś tam leży. Lekko zwalniam. Jest jeszcze ta ziemia taka luźna, no więc te wały, no, tą robotę idealną zrobią, żeby zagęścić trochę tą glebę.
zabiegi, namiotła, chwasty, ale teraz czekamy na deszcz. Trochę się pozmieniało, nadają 10 litrów w następnym tygodniu, ale to jest jeszcze wiecie. To jest jeszcze kawał czasu. Glina, gdzie zawsze były największe pecyny, po uprawie, po siebie nawet nie widać przy wałach, żeby gdzieś coś się rzucało. Dołek, gdzie widzieliście, jaka zbita gleba była, też jest super. Czy mówię, tu bardziej po to, żeby gdzieś tam po tej głębokiej orce, jaka była w niektórych miejscach, zagęścić tą glebę. I wtedy to będzie pasowało, dobra. Na razie jadę naokoło. Bo w końcu wyjdzie, że będę miał ten środek, więc on mi bardziej pomoże, chcę ja tak tamtych, nie? Zaraz też będę mógł się odwrócić na jakoś to zrobię, wiecie, to połowanie też jest 4,5 metra? Nie pamiętam. No nie ma, metrów, półtora, jak ma, to jest tak. Nawet nie. 1,20 to jest 3,60, dobra, to mamy nogą między 3,60. Więc to tyle. Także co, no gdzieś podsumowanie Bernard. Postaram się gdzieś skleić, ale to chyba oddzielnie wrzucę na kanał. Także bym namawiał koleżanek, też zapraszam do zainteresowanych. I co, ja się z wami żegnam, bo ja nie wiem w którym momencie jeszcze nagrywa. Kamerę mi odetnie. Z całego serduka wam dziękuję. Za Bernary. Za uwagę. Bo jednak kilka tych filmów z jesieni wyszło. Także jesień w kropce. Się udało, okrąg od klątwy, tak można to chyba nazwać, bo naprawdę człowiek to był z tyłu głowy miałem, że chyba do Krzysia wrócę i tą piątkę od Krzysia będę chciał, żeby oddał, ale nie. Jest wszystko dobrze, także polecam jak najbardziej, bo może już akurat bije grę o klon, bo tam prawie 100 tysięcy zaraz subskrypcji, także Krzysiu naprawdę. I życzę miliona, życzę naprawdę miliona. Ale ta setka to jak najbardziej już jak najbliżej. Także pozdrawiam Cię, dziękuję za piąteczkę, za zamienione słowo. Pozdrowienia dla Steli, dla Dorisanki, bo też gdzieś tam na chwilę tylko udało nam się spotkać. Więc nie będę też dosłownie sekundka. Ale takie tarki niestety. Dziękuję za poletka u Krzysia. No i co mordy? Do zobaczenia na wiosnę, do zobaczenia na vlogach u Krzysia, bo myślę, że takowe będą się tutaj pojawiały. Do kolejnego, miejmy nadzieję, że do wiosny. Trzymajcie się mordeczki. O kurwa, no to na koniec słuchajcie. Nie ma co słuchajcie wspominać o klątwie. No właśnie. O, ale pięknie przywitałeś. No, tata tam dosiewa końcówkę pszenicy. Szczypuj już ładnie, jak widzicie. Stoi. Idziemy na pole. Ważna rzecz jest do pokazania. A, już mi się nie chciało go odczepiać od talerzówki wtedy. Ale będę miał ciekawą autostradę. Słuchajcie, jak wieje. Tata właśnie dosiewa ostatni przejazd. Wały tam wczoraj zostawiłem, bo już by mi paliwa brakło. Ostatnie dwa przejazdy z wałowania. I to do zwałowania, to dzisiaj dosiewane. Z tyłu, piąte życie. Będą kopać. W końcu, lata się człowiek doczekał. Szkoda, że teraz posiewa. No ale najważniejsze, że w końcu będzie to garnitur. Mam nadzieję, że w tym stanie mi poprzeczniaka nie zostawiam. W końcu został zasiany. Nie wiem, czy będzie coś słychać. W nocy popadało 1,5 litra. W końcu, no na dwóch, no to jeszcze w miarę może. Ale zawsze to chociaż coś. Ładnie zasklepiło. Jakby codziennie za takim deszczem popada, to by było super. Dobra, co, teraz już oficjalnie się żegnam. Lecę pakować auto do dentysty i zwijam na bytu. Siemano mordy, trzymajcie się.